występują. Prohíbeme el aire para respirar. Prohíbeme. Perła. Odcinek 5. Prohíbeme cada centímetro de ti. Cada minuto. W pozostałych rolach. No se cura al verte así. Prohíbeme el vicio de escribirte más. Prohíbeme que insista cuando estoy de más. Prohíbeme cada pedazo de pasión, cada ataque de cordura, cada segundo de razón. O czym myślisz? O dziadku. Tak bardzo chciałabym zobaczyć go jeszcze raz. Ale on nie żyje, a babcia... Na pewno nie jest taka zła, jak ją opisujesz. Jest. Zawsze miała okropny charakter, ale mimo to jest mi jej żal. Straciła wzrok. Pomocy. Ratunku. Niech ktoś mi pomoże. Co to za pomysł, żeby jej tu szukać? Tak będzie najszybciej. Chciał pan ze mną rozmawiać? Tak. Roberto Valderrama. Słucham. Szukamy uczennicy z tej szkoły. Jak się nazywa? Julieta Santiago. Julieta Santiago. Możemy się z nią zobaczyć? Przepraszam, ale o co chodzi? To prywatna sprawa. Niestety, Julieta zakończyła u nas naukę i odeszła ze szkoły. Nie wie pani, gdzie ją znajdę? Nie. Rozumiem. Przepraszam, jeśli zabraliśmy pani czas. Pobre muchacha. Biedactwo. Ledwo uszła z życiem. To cud. Tu są jej rzeczy. Thank you.
Co robisz? Sałatkę dla pani Mercedes. Jest zła jak osa. Wyobrażam sobie. Oby już na mnie nie krzyczała. Coś się stało? Powiedziałam tylko, że pani ma rację i że pokój Don Enrique nie jest odpowiedni dla wnuczki. Odbiorę. Dom rodziny Santiago. To niemożliwe. Dobrze. Zapewnijcie jej jak najlepszą opiekę. Pokryjemy koszty. Co się stało? Dzwonili ze szpitala. Julieta miała wypadek samochodowy. Co ty wyprawiasz? Nic. Wynoś się z mojego domu. Wyjdź natychmiast. Za kogo ty się uważasz? Obściskujesz się z jakimś próżniakiem w moim domu. Nie miałeś prawa go wyrzucać. Jeśli wolisz, będziemy się obściskiwać na ulicy. Co się stało? Está bien. Sí. No, no se preocupe. Proszę o wszystkim mnie informować. Manténgame informado. Gracias. Dile a Felipe que zawołaj Felipe i Jasmine. Czekam na nich w biurze wuja. Los espero en la oficina de mi tío. Con permiso. Wejdźcie. Siéntate, Jasmine. Wybaczcie, że nie bawię się w uprzejmości. Czemu masz taką minę? Właśnie dostałem straszną wiadomość. Julieta miała wypadek. Jest w ciężkim stanie. Najpierw on, a teraz moja... Co chciałaś powiedzieć? Że najpierw Don Enrique, a teraz wnuczka. Gdzie ją przywieziono? Załatwię jej miejsce w najlepszej klinice. Nie znałem jej osobiście, bo wiele lat mieszkałem we Włoszech, ale ta wiadomość bardzo mnie poruszyła. Teraz muszę być przygotowany na wszystko. Z pogrzebem włącznie. To jest informacja o stanie magazynu. Wczoraj trzy razy dzwoniła pani Rosenda. Szukała pana. Gdyby znowu się odezwała, powiedz jej, że jeszcze nie wróciłem. Nie łącz mnie z nią. Jest tu osobiście. Przyszła z samego rana. Jest u pana brata. Pewnie Junior o wszystkim jej powiedział. Wczoraj się dowiedziałam. Prawie jej nie pamiętam, ale w końcu to moja krewna. To nie ona zginęła w wypadku? Nie, dzięki Bogu. Za to kierowca taksówki i koleżanka Juliety spłonęli. Wyobrażasz to sobie? Straszne. Tak. Przyszłam ci powiedzieć... Właśnie przeczytałem. Bardzo mi przykro. Wzywałaś mnie? Co jest? Wyrzucili cię? Nie. Był wypadek. Perła nie żyje. A Julieta jest w ciężkim stanie. Żałuję, że byłam dla niej taka niedobra. Ay,
Gdybym cię nie znał, pomyślałbym, że jesteś szczera. Ja też mam swoje uczucia. Szkoda, że to nie dziedziczka zginęła. Byłoby lepiej, gdyby w wypadku zginęła Julieta. Nie mogę uwierzyć, że to mówisz. Chodzi o córkę Maura. To zwykła naciągaczka. Pewnie podstępem przekonała wuja, by zapisał na nią cały majątek. Udało jej się. Teraz musi umrzeć. To potworne. Nie macie z Mercedes za grosz współczucia. Co się stało? Nie jestem w nastroju. Nie jest ci przykro z powodu wypadku kuzynki? Tak bywa. Niedługo zadzwonią, by zawiadomić nas o jej śmierci. Jak możecie być tacy nieczuli? Nie o to chodzi. To nawet nie jest nienawiść, ale ona dostała coś, co należało się mnie. Z góry założyliście, że umrze. A jeśli przeżyje? Pamiętaj, jest spadkobierczynią twojego wuja. Chyba lepiej być jej przyjaciółką niż wrogiem. Powinnaś domagać się tego, co prawnie do ciebie należy. Jeśli Julieta umrze, zamknij się. Mówisz o mojej siostrze. Biedaczka jeszcze żyje, a ty planujesz jej śmierć. Jesteś gorszy od sępa. Nie rób z siebie takiej siostrzyczki miłosierdzia. Zamknij drzwi i niech nikt mi nie przeszkadza. Dobrze. Już wiesz? Twoja ukochana wnuczka umiera. Spełniło się moje marzenie. Tym razem Julietę czeka sen wieczności. Gdzie Mercedes? W pokoju Don Enrique. Mam pilnować, by nikt jej nie przeszkadzał. Dziwne. Co? Kiedy Enrique żył, nigdy nie okazywała mu miłości, a teraz? Cóż. Przeglądałem projekty kremu nawilżającego. Przyszedłem tylko podpisać kilka przelewów. Znowu wychodzisz? Przekonałem Rosendę, żebyśmy odwiedzili jej kuzynkę w szpitalu. A jeśli to ta sama Julieta, którą poznałeś? Idę się upewnić. Uważaj. Jeśli Rosenda się o tym dowie, rozpęta piekło. Z tego co wiem, nienawidzi kuzynki. Prędzej to mnie uwierzy. Przyszedłem uregulować płatności i postanowiłem odwiedzić twoją bratanicę. Oby szybko wyzdrowiała. Tak.
Co tu robisz? Nada, vine a ver a tu. Wpadłem w odwiedziny. Co robisz? Es que el suero no sale bien. Coś nie tak z tą kroplówką. Wezwę pielęgniarkę. ¿Qué tal? Buenas. Pobrecita. Biedaczka. ¿Por qué pobrecita? Dlaczego? Es como que por qué. Spójrz, w jakim jest stanie. Señorita. Gracias. Quiere ver, creo que no sale. Chyba kroplówka nie działa jak należy. Bueno. Vamos, vamos. Chodźmy. Znosiłam Enrique przez wiele długich lat. Boże, nie każ mnie w ten sposób. Usuń ją z drogi. Nie pozwól Juliecie przeżyć. Niech umrze. Panie nasz, któryś jest w niebie. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ándale, ma. Chodźmy do kina. No, Gina, no tengo ganas de nada. Nic nie mam ochoty. Me duele todo el cuerpo y no aguanto los mareos. Ha de ser la presión. Chyba jest zmiana ciśnienia. Więc powiem ci kiedy indziej. Co? No, descansa. Odpoczywaj. No, no, dime. Powiedz. Anda, hija. Es que quería pedirte que porozmawiaj con mi papá. No se me hace justo. To niesprawiedliwe, żebym w moim wieku nie mogła mieć chłopaka. ¿Por qué no me habías dicho? Czemu nie powiedziałaś mi o tym wcześniej? ¿Ves qué tensión me pones a la que te cuento, mamá? Tú ni más de un mes que te pones a la atención, nunca. Gina, 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 Gina. ¿Se pelearon? ¿Pokłóciłyście się? No de siempre. Jak zawsze. No sirvo para nada. Jestem do niczego, nawet jako matka. No digas eso, Patricia. Jesteś dobrą matką. Además de buena madre. I piękną kobietą. Bonita. Bonita. Piękną? W moim wieku? No, Junior. To raczej mój koniec. Estoy totalmente acabada. Czujesz się tak, bo sama tego chcesz. ¿Qué tienes, Sonia? Czemu jesteś taka zamyślona? Te veo muy pensativa. Chodzi o panią Mercedes. Estaba pensando en la señora Mercedes. Tengo miedo. Boję się. Miedo de qué? Czego? No quiero ni pensar. Wolę sobie nie wyobrażać, co będzie, kiedy panienka Julieta tu zamieszka. Moja szwagierka nie jest taka zła. Mam nadzieję, że jeszcze zmieni swoje zachowanie. Przed chwilą słyszałam, jak się modliła. Prosiła Boga, żeby Julieta umarła. Busca esto, señorita Julieta. ¿Tego pani szuka, Julieta? Julieta? Sí, Julieta. No recuerdo. Nie pamięta pani? Tuvo un accidente automovilístico. Gracias a Dios. Na szczęście pani przeżyła. Accidente? Wypadek? Sí. Un accidente samochodowy. Afortunadamente usted wydostała się pani z samochodu przed eksplozją. Va a ponerse bien. Mi amiga? A moja przyjaciółka? ¿Cómo está la muchacha que venía conmigo? Su amiga. Nie żyje. Falleció. Murió. Umarł. No, no puede. To niemożliwe. Spokojnie. To nie ja. Boże, pomóż. Wydała mi się znajoma, ale to nie ta dziewczyna. Skoro to nie Julieta, to jak możesz ją znać? Z tyloma się spotykałeś, że sam już tego nie pamiętasz. Masz rację, ale jestem tym zaintrygowany. Wiem jedno, to nie Julieta.
Nieważne, i tak mi ich szkoda. Biedaczka walczy o życie. Gracias. Reakcjonó. Obudziła się. Gracias a Dios. Dzięki Bogu. Dzwonił jej lekarz. To cud. Es un milagro. I łaska boska. Wprost przeciwnie. Ona miała zniknąć. To, że jej nie lubisz, nie znaczy, że ma umrzeć. Na pewno nie jest taka zła. Nie bronię jej. Na szczęście nie stracił zdrowego rozsądku. Mnie nikt nie współczuje. Choć jestem stara, ślepa i mogę wszystko stracić. Spokój się. My tylko... Zostaw mnie. Nie potrzebuję waszej pomocy. Niebezpieczeństwo minęło? Felipe rozmawiał z lekarzem Juliety. Nareszcie odzyskała przytomność. Nie sądziłem, że dla ciebie to zła wiadomość. Wprost przeciwnie, przecież mnie znasz. Właśnie dlatego. Dla cioci to było jak zimny prysznic. Co ty wygadujesz? Więc przeżyła. Zobaczymy, jak długo będzie dochodzić do siebie. Dlaczego nie mogę mieć chłopaka? Jesteś na to za młoda. Najpierw nauka, a później... Co? Znowu zmienisz mi kierunek studiów? Tak jak było z inżynierią? To męski kierunek. Nie wierzysz w moje zdolności? Uważasz, że dla kobiety to za trudne? Kobiety zapominają, że od myślenia jest głowa. Nie spotykaj się z tym nic po nim. Sądzisz, że z Alexisem łączy mnie coś więcej? To dżentelmen. Szanuję mnie. To dlatego musiałem wrócić do biura? Spójrz na etykietę. To nie byle jaki krem, tylko zupełnie nowy produkt z wyciągami z alg morskich i chromem. Mógłbym zdobyć jego formułę. Wypuścilibyśmy go na rynek wcześniej od Juvenil. Czyli szpiegostwo przemysłowe. Jesteś w stanie to załatwić? Dlatego dostałem opakowanie. Za 100 tysięcy dolarów formuła będzie nasza. Spróbuj coś utargować, a jeśli nie, to trudno. Jak się nazywa twój informator? Nie znam jego nazwiska. Rozumiem uczucie zagubienia, ale najważniejsze, że pani żyje. Proszę teraz myśleć o jak najszybszym powrocie do zdrowia. Dzień dobry. Kim pan jest? Felipe Legarreta. A pani jest Julietą Santiago. Jak się pani czuje? Ten wypadek był straszny. Ciągle myślę o swojej przyjaciółce, Perle. Wciąż nie mogę uwierzyć, że odeszła. Zajęliśmy się pogrzebem. Nie miała żadnych krewnych. Potwierdziliśmy to w szkole. Jeszcze to. To też? Nigdy nie macie w biurze. Pewne formalności musisz załatwić osobiście. Mogą poczekać do jutra. Jutro zaczynamy nabór pracowników do działu sprzedaży. Mam wybrać ładne sprzedawczynie? Mówię o dziale sprzedaży, a nie o haremie kochanek. To, jak spędzam wolny czas, nie ma żadnego związku z pracą w firmie. Jestem dojrzały i odpowiedzialny.
Znam cię i wiem, że jesteś zdolny do wszystkiego. Miewasz różne kaprysy. Nie mogę kłamać. Powinnam przyznać, że jestem perłą. Julieta, czuję się taka samotna. Co z twoim dzieckiem? Powinnam się nim zająć, skoro będę tobą. Zostanę Julietą, żeby nie odebrali mi twojego dziecka. Seré tu, para que no me quiten a tu hijo. Szukasz wymówek, żeby wyjść wieczorem. Nie mieszkasz w tym domu. Tylko się tu przebierasz i śpisz. Mam dosyć twoich awantur. To kolacje w interesach, a ty dorabiasz niepotrzebne historie. Obrażasz mnie. Myślisz, że nie zauważam szminki na twoich koszulach? Jak śmiesz? Nie kłóćcie się. Ten dom zaczyna przypominać piekło. Powiedz to matce. Wszystkich nas doprowadzi do obłędu. Nie lituj się nade mną. Wystarczy. Julieta. Enrique. Jeśli coś mi się stanie, obiecaj, że się nim zajmiesz. Przysięgam, ale nie myśl o tym. Lepiej skacz do góry z radości. Chociaż może nie, bo dziecko też będzie takie rozbrykane. Nie martw się, Julieta. Zadbam o szczęście twojego syna. Jestem Julietą Santiago. Julieta Santiago. Descanse, señora. Proszę odpocząć. ¿Por qué no se acuesta? Widać, że źle pani spała. Mam na głowie za dużo zmartwień. ¿Puedo pasar? Mogę? ¿Me puedo retirar, señora? Zostawię panią. ¿Por qué no bajaste a cenarte? Nie zeszłaś na kolację. ¿Sientes mal? Źle się czujesz? En la cena me enteré. Słyszałam, że kuzynka odzyskała przytomność. Całymi nocami zastanawiam się, co zrobić z tą przeklętą intruską. A ty mnie pytasz, czy źle się czuję. Akurat kiedy wypuszczamy na rynek nowy krem, zjawia się twoja kuzynka. Gratuluję pięknego projektu opakowania. Gracias. Dziękuję. Qué bueno que me das el crédito. Jak na razie nikt nie docenia mojej pracy. Hasta ahora nadie reconoce todo lo que le he dado a la empresa. Przepraszam. Sí. Desde la tarde estoy czekałem na twój telefon. Y no nos podemos ver en otro lado. Spotkajmy się gdzie indziej. Bueno. Za godzinę. En una hora estoy allá. Estos muchachos. Jesteś dobrą matką i piękną kobietą. Ty jesteś wszystkiemu winien, Alberto. Zapłacisz mi za to. Możemy wyciągnąć od Valderramy niezłą sumkę. I Roberto. Ten krem jest tego warta. Roberto wydał się zainteresowany. Doskonale. Ale następna informacja będzie droższa.
Ahora me toca un 60% dla mnie. Nic z tego. Ryzykuję głową. To kosztuje. Señorita. Co się stało? Me quiero ir. Chcę stąd wyjść. Me quiero ir. Y no me gusta tu actitud, mes. Nie podoba mi się twoje zachowanie. Estás preparando algo en contra. Szykujesz coś przeciwko tej dziewczynie. Sea lo que sea. Chodzi o twoją wnuczkę. Mi nieta. Nigdy nie zaakceptuję córki tej szlachty. Ona zabiła mojego syna. Mauro murió en el accidente. Mauro zginął w wypadku razem z żoną. To nie to samo. Ta kobieta wyszła za niego. I w świetle prawa nie broni jej. Estás en mi contra, tú también. Jesteś kompletnie zaślepiony. Ty też. Mówię o twojej duszy, a nie wzroku. Otilia! Patricia, ¿qué tienes? ¿O co chodzi? Zostań. Spędzimy razem tę noc. Ale byłem głodny. Zimno, prawda? Tak. Mam nadzieję, że pani Mercedes już nie będzie mnie potrzebować i zaraz wskoczę do łóżka. Czemu nie masz chłopaka? W twoim wieku powinnaś mieć kogoś, kto cię ogrzeje w nocy. Co pan mówi? Możesz na mnie liczyć. Wyjaśnijmy coś sobie. Jestem w pracy i żądam szacunku jako kobieta. Jeśli nie chce pan mieć kłopotów, to radzę oszczędzić mi tych propozycji. Trudno. Wiesz, siempre me provocas. Najpierw mnie prowokujesz, a później odpychasz. Como que ya me está cansando este juego. Nie zrobię niczego, czego sama nie będziesz chciała. Te dije que nunca te voy a hacer nada que no me pides. ¿Y qué te gustaría que te... Co chciałbyś zrobić? Tú lo sabes. Wiesz. ¿Para qué juegas conmigo? Nie baw się mną. Te deseo, sí. Pragnę cię, ale muszę wiedzieć, że chcesz tego samego. Choćby miał to być ten jeden, jedyny raz. Sincérate, Patricia. ¿Qué pasó, Alexis? ¿Tienes jakiś algún problema? Kłopot? ¿Por qué no te fuiste? Czemu nie poszedłeś z kolegami na dyskotekę? No tengo un quinto partido. Mam dosyć proszenia ojca o pieniądze. W końcu mam swoją część i chcę z niej korzystać. Al fin y al cabo es mi dinero y él nada más me lo escatima. Pero él no lo hace por nada malo. Ojciec dba o nasze akcje w firmie. To nic złego. Eso sí. Pero la verdad estoy wolałbym osobiście zarządzać swoimi pieniędzmi i manejar yo mi propio dinero. ¿Mm? Mogę? Tak, proszę. Jeszcze nie śpisz? Jesteś mi winien przysługę. Rozmawiałam z Alexisem. Zasugerował, żebyśmy odebrali ci nasze akcje. Przekonałam go, że lepiej zostawić je w twoich rękach. Dobrze zrobiłaś. Cały czas walczę o wasze interesy w firmie. Wiem o tym. Jeśli nie chcesz, by Alexis zmienił zdanie, pomóż mi zostać prezesem Juvenil.
Piénsalo, padre. Przemyśl to. Piénsalo. Miesiąc później. Me veo bien? Dobrze wyglądam? Wspaniale. Przez ten miesiąc odzyskałaś siłę. Promieniejesz. Kupiłeś mi ładne ubrania. To nie moja zasługa. Wypis ze szpitala. To ona wybrała dla ciebie strój. Poznaj. Jazmín. Mucho gusto, señorita Julieta. Dzień dobry, pani. Hola. Pero mejor dime Julieta. Mów do mnie po imieniu. Pracowałaś z moim dziadkiem? Sí, Julieta. Jazmín fue una de las personas i bardzo go kochała. Pero vámonos, doña Chodźmy. Mercedes debe estar esperando. Doña Mercedes pewnie już na ciebie czeka. Aquí tiene, señorita. Pani Son rzeczy. Sus pertenencias. I perła. Con permiso. ¿Qué te pareció? I jak? Vale la pena el negocio. Warto wydać 100 tysięcy dolarów? O no? Sí. Tak. Wypuścimy ten krem na rynek, zanim zrobi to Juvenil. To będzie wielki sukces. Wygramy z nimi w rankingach sprzedaży i zniesiemy z powierzchni ziemi. Odchodzę. 20 lat pracy jako ogrodnik i szofer wystarczy. Co z nami? Daj spokój. Przez te wszystkie lata spotykaliśmy się po kryjomu. Dokąd pójdziesz? Zacznę nowe życie. Bez ciebie. Pablo. Enrique zawsze powtarzał, że Julieta mnie nienawidzi. I z wzajemnością. Nie chcę jej widzieć. No la puedo ver ni en pintura. Por Dios, Mercedes. Przecież nie jest twoim wrogiem. To jeszcze dziecko. Ostrzegałam się. Powitam ją tak, jak na to zasługuje. José? Gdzie mój wóz? Zaparkowałem przed domem. Jak długo chcesz ciągnąć tę grę? Czemu mnie ignorujesz? Buenos días. Dzień dobry. Przyprowadziłem Julietę. Julieta, esta es tu familia. Oto twoja rodzina. La señora es... Sí, sí. Wiem. Ja sé. Julita. Babciu. Tak bardzo chciałam cię zobaczyć. Nie podchodź. Twoja babcia chciała powiedzieć, żeby ta dziewczyna natychmiast wyniosła się z mojego domu. Jestem tutaj, ponieważ mój dziadek, ten kretyn, chciał się na mnie zemścić. Dziadek był dobrym człowiekiem. To był idiota. A ty lepiej zachowaj trochę godności i wynoś się tam, skąd przyszłaś. Nikt cię tutaj nie chce. Jeśli powiesz prawdę, stracimy dziecko. Teraz ty jesteś matką, jesteś Julietą. Babciu, jeszcze tutaj jesteś? Daj mi szansę, przecież mnie nie znasz. Może zmienisz zdanie. Wiem, co sobie myślicie. Jestem bardzo ostrzegawcza. Chyba spostrzegawcza. Czasami plącze mi się język, ale umiem mówić jak należy. Nie. Nie spełniam wszystkich warunków?
W życiorysie nie ma słowa o tym, czy masz doświadczenie w dziale sprzedaży albo znasz język obcy. Nie sądziłam, że będą takie wymagania. Bardzo chciałabym pracować z takim przystojnym szefem. Dziękuję. Dziękuję za przyjście. Zatrudniłeś ją? Nie. Jak to? Nie przyjąłem jej. Dziewczyna pierwsza klasa. Wątpię, czy potrafi poprawnie napisać własne imię. Szukam kogoś skutecznego, ze smykałką do sprzedaży i odpowiednim podejściem do klientek. A tą interesowaliby ich mężowie. Nie wiem, jak to zrobisz, ale zabierz ją stąd. Mercedes już wypowiedziała jej wojnę. Julieta jest panią tego domu i to ona może nas stąd wyrzucić. On ma rację. Najpierw zdobądźmy jej zaufanie, a później wbijemy nóż w plecy. To nasza specjalność. Może masz rację. Chyba, że Felipe ją o tym uprzedzi i nas zdradzi. Nigdy nie zdradziłbym tej rodziny, ale ona nie jest głupia. Dobrze wie, do czego ma prawo w tym domu. Czego można się spodziewać po córce jakiejś szmaty? Nie denerwuj się. Jej właśnie o to chodzi. Proszę wejść. Do kogo mówisz? Do mnie. Julieta prosiła, żebym z nią przyszła, ale już sobie idę. Nie masz tu czego szukać. Zostanie, ponieważ jest moim gościem. Chodźmy do mojego pokoju. Coś nie tak? Należał do dziadka? Tak. Mało kobiecy, ale ozdobię go na swój sposób. Przecież jestem milionerką. Total, dicen que soy millonaria. Sí, Julieta. Masz mnóstwo pieniędzy. Podoba się pani sypialnia? Gracias, Tonia. Tak. Tylko ty i ciocia Otilia miło mnie przyjęłyście. Jeśli będzie pani czegoś potrzebować, proszę nacisnąć guzik przy łóżku. Nie zabawię tu długo. Słyszałaś, jak potraktowała mnie babcia. Cierpliwości. Może to się zmieni. Nie sądzę. Narzekałam na panią Eugenię, a tutaj jest jeszcze gorzej. Jak dziadek z nią wytrzymywał? Alexis podsunął mi pewną myśl. Może źle z nią postępujemy? Później będzie nam jeszcze trudniej się jej pozbyć. Co proponujesz? Bądźmy mili. Zdobądźmy jej zaufanie. A później łatwiej zadamy cios. Nigdy. Jesteś tchórzem. Szkoda. Myślałam, że masz więcej odwagi, ale zawiodłeś mnie. Powinniśmy wracać z Felipe do firmy. Mamy jeszcze sporo pracy. Dziękuję, że obroniłaś mnie przed swoją babcią. To nic wielkiego. Trenuję, żeby przygotować się do prawdziwej walki. Chętnie pojadę z wami do firmy. Julieta zawsze... Julieta? Julieta, czyli ja. Wnuczka godnie reprezentująca dziadka. On zawsze opowiadał mi o firmie. To było całe jego życie. Don Enrique był wspaniały. Więc nie ma o czym mówić. Jadę z wami. Jeśli tutaj zostanę, chyba zacznę wyć. Nie powiedziałem nic złego, ale dziwi mnie, że w tym wieku jeszcze nie masz dziewczyny. Chociaż jesteś bardzo przystojny. Uważaj, braciszku. W dzisiejszych czasach nie warto się dla nikogo poświęcać. Twoja siostra ma rację. Nie warto się dla nikogo poświęcać.
Los vestidos costosos. Dzięki eleganckim ubraniu i biżuterii z każdej można zrobić prawdziwą damę. Nos vamos? Idziemy? Julieta chciałaby poznać firmę. Idzie z nami. Excelente. Świetnie. Im szybciej ją poznasz, tym lepiej. ¿Ustedes gustan? Muszę zapoznać się ze wszystkim, co dziadek zostawił mi w testamencie. Powinnaś iść do lekarza, kuzynko. Boli cię wątroba. Jesteś lekko żółtawa. Idziemy? Patricia, qué sorpresa. Co za niespodzianka. Siadaj. Kawy? Herbaty? No, gracias. Nie, dziękuję. Nie przeszkadza? Miło cię widzieć. Już mam dosyć oglądania kolejnych kandydatek. Są śliczne, ale nie mają za grosz rozumu. Masz do mnie jakąś sprawę? Tak. Chciałabym prosić cię o przysługę. Chcę pracować. Dlatego przyszłam. Zwariuję, jeśli się czymś nie zajmę. Musisz mi pomóc, albo strzelę sobie w głowę. Voy a pegarme un tiro en la cabeza. Estoy vacía. Czuję pustkę. Jestem inna niż kiedyś. Jakbym już nie była nikomu potrzebna. Wcześniej byłam żoną, matką, kobietą, ale twój ojciec mówi, że już tak nie jest. Czegoś mi brakuje. Nie zwracaj na niego uwagi. Tata potrafi ranić, ale na pewno nie mówił tego poważnie. Czuję się samotna. Życie mija, wszyscy mnie ignorują. Nie mów tak. Ja cię potrzebuję. Tata też. Zawsze byłaś dla mnie jak matka. Kiedy po raz pierwszy pojawiłaś się w naszym domu, myślałem, że będziesz okropną macochą, taką jak w bajkach. Ale okazało się inaczej. Swoją czułością zdobyłaś moje serce. Bardzo cię kocham i boli mnie to, co słyszę. Opracowanie wersji polskiej Studio Kompan. Tekst Karolina Władyka. Czytał Marek Lenek.